Wykres funkcji f od x znajduje się poniżej. Zaznacz przedział, gdzie f od x jest większy od zera. Przesuń pomarańczowe podświetlenie, żeby wybrać odpowiednią część funkcji. No dobrze, to zastanówmy się, co to znaczy, że funkcja jest dodatnia, jak to się przekłada na własności wykresu funkcji. Jak wartości funkcji są dodatnie, to znaczy, że jej wykres leży powyżej osi x. Czyli tak jak teraz mam to, podświetl to podświetlenie tutaj, to ono podświetla zarówno dodatnie wartości, jak i ujemne, czyli to jest źle. Jak przesunę to tutaj, to teraz podświetlam ujemne wartości, czyli też źle, a mam podświetlić tam, gdzie wartości są dodatnie. O teraz podświetlam tylko dodatnie wartości funkcji f, czyli to będzie dobrze na pewno. Dobrze. Następne pytanie. Tym razem mamy zazn zaznaczyć przedział, w którym f od x jest mniejsze od zera. No i znowu nam podświetlają tak, że mamy zarówno dodatnie, jak i ujemne wartości podświetlone, a wartości i funkcji są mniejsze od zera wtedy, kiedy wykres leży poniżej osi x. Czyli tutaj na przykład wartości są tylko dodatnie, tutaj będą ujemne, tutaj znowu są cały czas dodatnie, tutaj są ujemne, a tu znowu dodatnie. Czyli mam dwa takie obszary, gdzie mogę mój przedział tym razem ustawić. Tutaj, albo mogę go ustawić tutaj. No wszystko jedno, może powiedzmy ustawię tutaj dobrze i zróbmy ostatni przykład wykres funkcji jest poniżej zaznacz przedział gdzie f od x jest dodatnie no i znowu mam dwa takie obszary tutaj wartości funkcji są dodatnie bo wykres leży powyżej osi x tutaj wartości funkcji są cały czas dodatnie bo wykres leży powyżej osi x no to mogę zaznaczyć tutaj na przykład dobrze